Możemy? Tak. Szanowni Państwo, PiS dużo stara się mówić o bezpieczeństwie, ale jakie są fakty? Jedną z podstawowych instytucji bezpieczeństwa w państwie jest policja. Policja polska, która jest dzisiaj w ogromnym kryzysie, wręcz w rozsypce. Brakuje 12% policjantów. 12 tysięcy etatów, ponad 12 tysięcy etatów brakuje w polskiej policji. Dotychczas, bo już się przyzwyczailiśmy do tego, że są wakaty w policji, ale zazwyczaj było to do 10 tysięcy. Teraz jest jeszcze więcej, powyżej 12 tysięcy wakatów. I ogromna skala odejść z polskiej policji. Tylko do 1 lipca w ciągu tego półrocza odeszło ponad 8 tysięcy policjantów ze służby. I nie przekonały ich zasiłki dodatkowe, różne dodatki, które im proponowało. Oni po prostu mieli dosyć. Chcieli odejść z tej służby, ponieważ ta służba się rozsypuje na naszych oczach. I to jest degrengolada polskiej policji, to w jakim ona jest dzisiaj w stanie. Ten element Blechawka, który był policyjnym helikopterem, to był też element tego, w jaki sposób funkcjonuje polska policja. Jest dzisiaj niestety ogromne zagrożenie i poszczególne komendy pokazują, ile im brakuje policjantów. A komenda stołeczna w policji ma braki 20% ludzi. To jest naprawdę bardzo dużo. Dodam, że zazwyczaj w ciągu całego roku odchodziło ze służby około 4 tysięcy ludzi. W tym roku tylko w ciągu pierwszego półrocza odeszło 8300 policjantów. To pokazuje skalę, jak bardzo policjanci mają dosyć. I to już nie chodzi nawet o pieniądze, oni mówią wprost. Chodzi o traktowanie, chodzi o jakość szkolenia, o pracę, którą się powierza. Są całe działy, które są właściwie pozbawione kadr. No, dział do zwalczania cyberprzestępczości, tam braki występują na poziomie 40%. 40% nieobsadzonych stanowisk. W działach kryminalnych, śledczych to jest powyżej 12, około 13-14% brakujących policjantów. Jak my dzisiaj mamy się czuć bezpiecznie, skoro polska policja właściwie się rozpada na naszych oczach? Szanowni Państwo, ujawniamy, nie tylko ujawniliśmy wczoraj zdjęcia z komendy, zdjęcia roztrzaskanej komendy, zdjęcia dziur w stropach, ale wielka dziura kadrowa została spowodowana przez PiS w polskiej policji. Cierpią na tym uczciwi policjanci, tysiące uczciwych policjantów. Wystąpiliśmy do wszystkich komend wojewódzkich o wskazanie danych dotyczących braków w polskiej policji, braków na ulicach polskich miast. Dostaliśmy odpowiedzi niemalże z wszystkich komend wojewódzkich. Szanowni Państwo, hasło PiS-u o bezpieczeństwie jest jakimś kuriozum. I hasło powinno brzmieć: niebezpieczne polskie miasta, niebezpieczne polskie ulice, bo brakuje policjantów na ulicach. Kielce w ciągu 7 lat liczba wakatów wzrosła dwukrotnie, ze 103 do 214. Komenda Wojewódzka Radom, dwukrotny wzrost braków policji, z 216 na 447. Komenda Stołeczna, garnizon Warszawa. Niebezpieczeństwo PiS dla Polaków. Brakowało 230 policjantów 7 lat temu. Teraz brak jest 2000 policjantów w Warszawie i w okolicznych miejscowościach. Lublin dwukrotny wzrost, Gorzów niemalże dwukrotny, Opole ponad dwukrotny, Szczecin ponad dwukrotny, Olsztyn ponad dwukrotny, Gdańsk ponad dwukrotny wzrost braków policji. Komenda Wojewódzka Policji ponad 160 wzrosło brak. W Katowicach województwo śląskie, duży również garnizon policji, trzykrotny wzrost wakatów polskiej policji. Wakaty to jest brak policjantów na ulicach, to jest brak radiowozów, to jest brak policjanta w miejscu, w którym dochodzi do przestępstwa. To jest sytuacja, w którym obywatel powinien liczyć na szybką interwencję policji, na szybki przyjazd policjantów. A nie ma polskiej policji na ulicach. Tak PiS zniszczył autorytet polskiej policji, tak w sposób skandaliczny rozstrzelali nie tylko stropy, ale stworzyli wielką dziurę kadrową w polskiej policji.
My jako Koalicja Obywatelska składamy zobowiązanie, nasz konkret, jeden ze 100 konkretów drużyny Tuska, to jest rozliczenie komendanta Szymczyka za aferę z granatnikiem, ale również odpolitycznienie, wprowadzenie profesjonalizmu do polskiej policji, przywrócenie godności munduru polskiej policji i zapełnienie tych wakatów, tak żeby policja ponownie była na ulicach, a nie przed siedzibą PiS i przy domu prezesa prezesów. Czy macie Państwo jakieś pytania? Łukasz Pożena, PNP24.pl. Skąd brać kandydatów do pracy w policji? Gdzie przeprowadzać nabór? Czy jakąś szansą nie byłby na przykład jakiś skoordynowany i zachęcający program zwrócony do weteranów interwencji zbrojnych, zwłaszcza afgańskiej? Wiadomo, że to są młodzi ludzie. Chodzi o tych, którzy w wojsku zostać nie chcieli, a z bronią i z niebezpieczeństwem są obeznani. Są różne możliwości. Z jednej strony trzeba przekonywać tych, którzy są w służbie, żeby chcieli pozostać dłużej, żeby nie odchodzili po 15 latach, ale przede wszystkim, żeby oni chcieli zostawać, to nie jest jeszcze kwestia tylko pieniędzy, to jest kwestia prestiżu zawodu. Dzisiaj policja jest upokarzana tymi interwencjami na Żoliborzu, tymi ochronami spotkań Kaczyńskiego i wydawaniem bzdurnych poleceń i skrajnym upolitycznieniem tej instytucji. I wielu policjantów po prostu mówi, mamy dość, odchodzimy, bo nie chcemy być traktowani. I to jest pierwszy element. Drugi element to rekrutacja i rekrutacja też będzie lepsza w momencie, kiedy będzie rósł prestiż zawodu policjanta. Dzisiaj niestety policja po tych wszystkich przypadkach, kiedy nie poradziła sobie z rozliczeniem też morderstw na komisariatach, nie potrafiła ukarać winnych, jej prestiż po prostu upada. I to powoduje, że młodzi ludzie nie chcą iść do tego zawodu. I dla nas bardzo ważne jest, żeby przywrócić godność zawodu policjanta, bo wtedy będzie łatwiej rekrutować młodych ludzi, a ci, którzy już będą chcieli zostawać w służbie. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu.